Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Tori152 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. Moi drodzy, tak się właśnie zaczyna odcinek, prawda? Okej, obeszło się bez mojej nerwicy. Jezus, ale mam jakoś tak dziwnie w gardle. Dobra. Ruszamy, co? Zobaczymy, co tutaj możemy jeszcze znaleźć. Droga do Amarny wychodzi na to, że jest tędy. A mi się w ogóle wydawało, że kompletnie inaczej się idzie, no ale... A co to, witam serdecznie, pana Golema. Wyłaź, bo będziemy mieli problem. Dobra. Ładnie. Pomyślałam sobie, że nagram sobie od razu dla was odcinek na kolejny dzień, czyli na sobotę. Bo w sumie bym chciała w sobotę rano parę rzeczy zrobić, a po południu jestem zajęta, bo do mnie przyjaciel przychodzi i mamy razem ogarniać mieszkanie moje i Damiana, tam założyć moskitiery, takie pierdoły. Także no, tak to wygląda. Co my tu... Pustyn... Okej. Czyli oni tutaj blokują tę drogę. Dobra, to już ma dla mnie więcej sensu. Zróbmy tak. Tepniemy się na chwilę jeszcze do Ugaru, bo tam była druga, drugie rozwidlenie, nie? I teraz tak, tepniemy się tutaj, ja znajdę sobie łóżko. Czy ja mogę przestać mieć tą aurę głupią? Mogę. Jakieś łóżeczko, tylko takie, żeby mnie może nikt nie bił, nikt nie krzyczał, czy coś. Tu były takie miejsca, gdzie nikt nie krzyczy, na przykład te namioty były takie dywany do spania. O, właśnie o tym mówiłam. Zobaczymy, jak się śpi na takim dywanie. Do świtu. Wow, nawet nikomu nie zajęłam miejscówy. Punkty nauki. Też takie pytanko teraz. Kto mnie uczył kuszy? Ktoś u nas na Albatrosie na pewno, także myślę, że możemy tam się tepnąć od razu chyba. Tylko się przebierzemy, wiadomo. Mam nadzieję, że nikt mnie tutaj nie podważy w tym miejscu, że się przebrałam. Na Albatrosa. A no tak, przecież jest świt, tu jeszcze wszyscy śpią. Dobra, ale to jakiś paladyn mnie uczył, Bertram? Czyżbyś to nie był ty? Nie, ty to dwuręczna broń. Wiecie co, zerkniemy sobie, bo ja w sumie nie pamiętam. Nauczyciele, bla bla bla, to było na samym początku, bo to żeśmy mieli, wiecie, Adarmos wcześniej. Nauka na Atanos? Nie, na Albatrosie. Gdzie tu jest nauka na Albatrosie, halo? No Atanos to przecież nie jest, Chryste Panie, no... Co, ja nie mam takiej zakładki? Teraz będę musiała biegać, bez sensu. Nauka... Jest załoga Albatrosa, nauka na Albatrosie. Dobra, kowal, bla, 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 Jezu, nie widzę. Kusza, paladyn Volker. Volker, ty nie stoisz tu? Nie, to jest Beowulf. Tak mi się wydawało, ale lepiej się upewnić. No to Volker tutaj ma jeszcze, wiecie, w kimie jest, okej. Teraz, żebyśmy wiedzieli, to musimy sobie dać plus... 10 plus 19 punktów. Tak luzem. Tak. 5, 10, 15. Raz. Jezu, nie róbcie mi takich rzeczy. Widzieliście to, jakie to było chamskie? Przeskoczyło jedno między drugim, no. Ajajaj, serio. Gdzie się zapisałam? W dupy się zapisałam. Ja się naprawdę nie zapisałam przed nauką. Jakby co ja mam w głowie? Ja nie wiem. Jeszcze raz na Albatrosa. Cholera, ja... Już 5 minut zmarnowane odcinka. Dobra, jeszcze raz. Save. Please. I jeszcze raz.
Naucz mnie strzelać z Uzi, bo ty nie umiesz mówić, że to jest kusza. 5, 10, 15. Raz, 2, 3, 4. Mamy 29%. Tak, i teraz piątal. Super, i teraz możemy dać dychę. Jeszcze mam punktów. Kuszę 44%. To jeszcze mamy tą końcówkę, 4 punkty. Może mi się to na coś jeszcze przyda, to zostawimy tą końcówkę. 44% powinno być ok. Myślę, że będę chciała też drugi próg przeskoczyć. Dobra, póki tutaj wszyscy teraz w sumie śpią, ale i tak przejdę w sumie w takie miejsce, że mnie nikt raczej nie przyuważy. Zmienimy sobie pancerz i wracamy. Wracamy się przejść jeszcze tam w drugą stronę, zobaczyć, co tam się dzieje. Dzień dobry. Okej, to mnie od razu tutaj wywala. Ja sobie zapominam, tam się znowu poleciała się wrócić. Tutaj w ogóle tak samo na górę. Ja tu weszłam, ale nie do końca. Ja bym chciała zobaczyć, czy tutaj coś jeszcze jest dla mnie. Bo ja sobie tak naprawdę tylko tutaj wbiegłam. A tu mogą być jeszcze rzeczy. Nie wiem, jakaś droga, cokolwiek. Tutaj na przykład, tu. A, no dobra. Ale to wygląda, jakby tam się dało zeskoczyć, a nie się spierdzielić. Ej, hej, ja jestem po drugiej stronie. Co to jest? Ja się już zesrałam, wiecie, bo ja miałam takie, Boże, gdzie ja jestem? Dobra, nie ma tak oberwać od razu na początku, nie? No, spanie już poszło na nic. Dobra, bo tutaj mnie, tu są jeszcze właśnie pełzacze. Ja tu nie buszowałam ostatecznie, bo uznałam, że to tutaj się idzie, a okazuje się, że nie. Także sprawdźmy, co tutaj się jeszcze dzieje w tym miejscu. Dobrze, i tutaj. Tu są jakieś roślinki pojedyncze. Golemów, dzięki Bogu, nie widzę. Te ogniste to jest po prostu żart. Ja nie wiem, kto je projektował. Pamiętam, że miałam naprawdę ich bardzo dosyć. Ciężka buława, to mi chyba dali, jakbym nie miała broni obuchowej. No zdecydowanie, ale mam dużo lepszą, więc... W porządku. Porządeczku. Takie oto pełzacze jeszcze sobie tutaj pokonamy w tym miejscu. Wychodzi na to, że od razu mogłam tutaj iść, bo tu nic nie ma. W sumie... Kompletnie nic. Trzeba było od razu tutaj iść po prostu. Ale to znaczy ten kierunkowskaz, on źle wskazuje, no bo on jakby pokazuje, żeby iść tu, a nie tam. Zresztą nawet możemy jeszcze podejść. No, spójrzcie na to. On pokazuje, żeby nie iść tam, tylko iść tam. I to jest bez sensu. Kto to projektował, przepraszam bardzo? Chciano mnie oszukać. Masakra. No, także postanowiłam nagrać dla Was odcinek. Jeszcze dzisiaj. Szczególnie, że... Jakichś większych porad nie potrzebuję. Widziałam, że poodpisywali mi co niektórzy na to, jak robimy z tymi koczownikami. No i pójdziemy raczej sobie stroną koczowników, skoro gramy jako paladyn i tak dalej, no to wiadomo. Ale wolałam się upewnić, jakie jest Wasze zdanie w tym temacie. No i podobno warto, żeby mieć fajną reputację właśnie u właśnie koczowników potem. Oni troszeczkę przychylniej się patrzą. Na razie tego wątku nie będziemy ruszać. No, niestety otrzymujemy obrażenia, tylko że oni będą strzelać z tych łuków. Dobra, ten na szczęście był tutaj sam, tak wypchnięty trochę. No to przy okazji będziemy mieli łowcę głów z głowy. O matko, ale ich tam jest. Może wjedziemy sobie z deszczem ognia, co? Będziemy mieli trochę świętego spokoju. W sumie ja mam deszczów ognia troszeczkę dużo.
Przecież to będzie piękne. Czemu oni nie giną od tego? Uciekaj najszybciej, jak tylko potrafisz. Ej, powaliło? O matko, co ja zrobiłam? Znaczy w sumie mogę pierdzielnąć jeszcze drugi. Tylko po wymanieniu się. Setkę. Czemu ten deszcz nie zadziałał tak, jakbym chciała? Aha, bo oni mają tak dużo HP. O Jezus, chłopie, odbagowałeś się poważnie. I to jest dramat. Ten jeszcze w ogóle nie tknięty. Dobra, na szczęście mi to jakoś idzie w miarę. Ale kurde, dwa deszcze ognia zmarnować na taką... na nic tak naprawdę. Dobra, jeszcze niestety dostałam. Dobra, dajemy sobie pełnię życia, bo... Ej, nie, ale powiem wam, że to naprawdę było słabe bardzo. No a ale takie obrażenia małe, to dajcie spokój, co to ma być? Przywódca rozbójników. Dobra, może do nich jakoś dobiegniemy. Okej. Okay. No dawaj. Dobra. Zobaczmy. Pustynny rabuś. Nie miał nic przy... Tam gorzej, jak są jeszcze po drugiej stronie. Nie no, no dobra, no trudno. Pustynny rabuś. Pustynny rabuś. Tu był ten przywódca. Eliksir ducha kolejny. Bardzo dużo tutaj eliksirów ducha jest. Ale podobno można zdobyć aż 150 punktów many. O, eliksir do zręczności, czyli mi się nie wydawało. Dobra. Dobra, no trudno, dwa deszcze ognia poszły w piździet. No ale dobra, no. A ile ich mam w ogóle jeszcze? Pewnie zero. Miałam tylko dwa? Ajajaj. No tak, jak będzie coś trudniejszego, to będziemy mieli przeginkę. Będziemy mieli przerąbane. Okej. Okay. Amarna, Ugar. Super. Jesteśmy po drugiej stronie w ogóle kompletnie. Mapa. Co mi mówi mapa? Mapa mi mówi, że jestem tutaj. I dobra, okej. Okay. Tutaj już widać Amarnę. O nie, są brzydwiaki. Chodź, chodź. Ale hej, no mam więcej siły i one znowu mi nic nie robią. Tam jest jakiś namiot. Co tak pojedynczo porozstawiali po pojedynczym brzydwiaku? No jakby powaliło kogoś? Znaczy ja wiem, że ja przed tym marudziłam, że o, brzydwiaki, no mam. Chciałam więcej, to mam. No ale dobrze, no. No okej, okay, ładnie. Ilość rzeczy, które ja posiadam w ekwipunku, jest popierdzielona. Ilość tych trofeów i wszystkiego. Znowu Bosper mi powie, że nie ma pieniędzy, żeby mi się wypłacić z tego. A czy to źle? Czy to jest ten cypel, który widać na mapie? Tak, o to mi właśnie też chodziło, żeby tu zajrzeć. Odpalmy sobie F4, żeby zobaczyć, co tu się dzieje. O, jest młyn. Dobra. Jakby nam mało jeszcze było młynów, nie? To wszystko to jest jeden wielki młyn. Nie, no dobra, nie jest.
Ale fajnie, bo będziemy mogli zapytać o Tom. Tu jest obóz. Jestem bardzo ciekawa, co ten obóz tutaj sobą reprezentuje. Ja przez chwilę myślałam, że jakiś krzak się zaczął ruszać, nie? Powinnam zmienić broń. Zdążę? Nie zdążę. Dzięki, że zaczekałeś. O kurde. Dobra, stary. Pięknie. Dziękuję ci bardzo, że zaczekałeś na mnie. To co, może na razie jeszcze pochodzimy z tą buławą, co? Tu ktoś jest, widzę. Pytanie... Kto to jest? Ismael, on jest na zielono. Czy ja powinnam założyć pancerz asasyna, jak do niego idę? Chyba mu to nie wadzi. Lewo... To też mu nie wadzi zresztą. Lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, lewo. Lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, lewo. Woda. I pełnię życia. No pełnię życia to akurat się przydadzą. Siema. Kim jesteś? Witaj, nieznajomy. Nazywam się Ismael, jestem kupcem wodnym. Handlujesz wodą. Wodą i tym wszystkim, czego może potrzebować człowiek na pustyni. Najlepiej sam sprawdź, co mam. Należysz do asasynów czy do koczowników. Od razu widać, że nie jesteś stąd, inaczej nie zadawałbyś mi takich pytań. Jestem koczownikiem, ale nie należę do żadnego klanu. No, to znaczy, kiedyś należałem do klanu Seide, ale teraz już nie. Ale tu w pobliżu znajduje się miasto asasynów, czyż nie? Tak, to twierdza Amarna. Do niej też należy, znajdujący się w pobliżu młyn. A nie boisz się, że asasyni cię wykryją? Nie. Asasyni z Amarny nie ruszają mnie. Czasami nawet z nimi handluję. Prowadzisz interesy z asasynami. Tak, a dlaczego nie? Ostatecznie sprzedaję im tylko wodę. A woda na pustyni jest potrzebna wszystkim. Także asasynom. A skąd bierzesz wodę? Z pewnego ukrytego źródła, którego położenia nikomu, włączając w to ciebie, nie zdradzę. Ale jeśli czegoś potrzebujesz, to mogę ci to sprzedać. Dlaczego zostałeś wygnany z klanu? Jak to dlaczego? Zrobiłem coś, co było sprzeczne z prawami klanu. Ale co dokładnie, to ci nie powiem. Chyba nie myślisz, że będę opowiadał historię mojego życia każdemu, kto o to zapyta. Pokaż mi swoje towary. O, masz eliksir życia. To już mi się bardzo podoba, zabieram. On ma też te rzeczy, dobra. Chili, jajka, zupa rybna, bla 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 bla, por, jest podobno ten, mech nagrobny, nie dzięki. Dawaj wszystkie pomidory, które masz. Już nie musimy czekać na pomidory, nie? Gulasz, seler, bla 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 bla, tutaj jakieś takie rzeczka, cebula, bagienne, niepamięć, sen, zmniejszenie, światło, kula, kompot z gruszek, zupa, czarny proch, tytoń. Tytonie mieliśmy też kupować. Ja powinnam zacząć w ogóle palić te tytonie, bo jeszcze tego nie zrobiłam. I czerwony pieprz też możemy zabrać. A jeszcze sobie zerknę, bo widziałam, że mam coś na YouTubie do odhaczenia. Zobaczmy. Okej. Dobra, nic ciekawego, także lecę z powrotem nagrywać dla was. Nie no, jestem cały czas tutaj. Zauważam, że dostałam komentarz od kogoś. Ale to nic takiego bardzo istotnego. W ogóle podobno ta broń, którą mamy, wystarczy na cały warant. Znaczy, ja się nie dziwię, że wystarczy, bo ona jest naprawdę OP. Polecana jest ta broń po prostu. Pełnia życia, zapas, dobra, drewniana tarcza. Muszę eliksir do życia wypić. W ogóle fajnie, że z jednego takiego pełzacza są dwie płytki i żuwaczki i wszystko. Dobra, bo tu będzie ślepy zaułek, więc możemy tutaj się przybliżyć do tych pełzaczy. Okej, pytanie, czy coś tu jest? Jest, jak zwykle. Rdest polny pojedynczy.
No, kurde, skubany był. No, nie odpuszczał sobie, nie? Dobra, ładnie. Ja sobie poczekam na więcej pełzaczy. Niech same do mnie przyjdą, bo to jest najlepsze, co może być. Jak się wiecie, ich parę weźmie tak w kupę. Witam serdecznie pana pełzacza. Tam jeszcze jakiegoś ominęłam. W sumie nie szliśmy tutaj środkiem, tylko od razu bokiem. Więc miałam prawo jakiegoś nie ująć. Dobre. Kurde, zaraz będzie znowu kolejny poziom. Ja mam wrażenie, że ten exp jest jakiś zbugowany przecież. To jest niemożliwe. Ja nawet nie czuję, kiedy ja tych przeciwników wybijam. Znaczy, ja wiem, to się nazywa granie na łatwym. No ale szczerze, powiedzcie mi, czy w takiego moda warto sobie utrudniać rozgrywkę, jak to jest mod na 200 godzin? Sam czas przechodzenia już utrudnia rozgrywkę, nie? Więc po co sobie dowalać? Zresztą było parę osób, które mi to mówiły, że dosłownie poziomem to się wszystko różni tym, że przeciwnicy mają więcej HP o 10 czy tam 15, więc to w sumie jest mało znacząca sprawa w ogóle. Kurde, pojedynczego brzytwiaka mi tu pierdziel... No nie, dobra, jest drugi. No i już 72%, przed chwilą było 69%. Dzień dobry. Asasyn strażnik. Potrzebuję klucza. Rokko, to było oczywiste, dzięki. O, smołę wzięłam. Juan, mamy tutaj kogoś w takim razie więcej. Asasyn strażnik. A tutaj jest gdzie? Do ambarny, no tak, no bo tutaj jest co innego. Cześć, Tom. Mogę cię o coś spytać? Lepiej nie. Mogę mieć kłopoty. Lepiej spytaj Rokko albo młynarza, jeśli coś cię interesuje. Kurde, okropna jestem, chleb mu ukradłam. Ale jeszcze bym zapomniała. Dodatkowe punkty życia się zawsze przydadzą. Tu jest jakiś niewolnik. Nadzorca, niewolnik, dobra. Co to jest? Okej, myślałam, że mnie to zaatakuje przez chwilę. Przepraszam, gdzie tutaj jest ktoś, kto ma imię? Tam są w środku ludzie. Witam, spadaj. Z nikim nie rozmawiam. Jeśli czegoś potrzebujesz, pogadaj z Juanem lub Sanchezem. Ale gdzie ja ich znajdę, typie, jak ja nie mam klucza? Tam są ludzie w środku. Witaj. Spadaj. Z nikim nie rozmawiam. Jeśli czegoś potrzebujesz, pogadaj z Juanem. No dobra, już to słyszałam. A jak ja mam wejść do młyna? Halo? Proszę mnie wszyscy są w młynie teraz. Może to się zmienia o innej porze dnia, bo to przecież jest fizycznie niewykonalne. Możliwe, bo tutaj na przykład jeden typ śpi, nie? No moglibyśmy poczekać na przykład do południa. Pytanie, czy ja to w ogóle cokolwiek w tym młynie załatwię, bo nie wiem, zaraz. Gdzie to było? Mąka. Pytanie, kto jest tam, wiecie, w środku, nie? Dobra, zróbmy tak, że odpalimy sobie mój śpiwór i się przeczekamy 4 godziny. Zobaczymy, może oni wylezą z tego młyna. No bo ja nie mam klucza do młyna. Oni tam siedzą. Nie wiem, tutaj nie ma strażnika. Tam jedna osoba wylazła z młyna. Jest Juan. Witam. Nazywam się Roland. A ja Juan. Jestem zwierzchnikiem ochrony. Jeśli chcesz coś kupić, pogadaj z Sanchezem, naszym młynarzem.
150. Mam tyle. Klucz do mieszkania w młynie, dziękuję. Możesz nauczyć mnie wytwarzać strzały. Nie. Poszukaj sobie innego nauczyciela, jeśli nie znasz podstaw. Ale jeśli naturalnie, oprócz... Dobra. To akurat już nam mało ważne. Mam nadzieję, że nikt mi nie obije pyska, że tu wchodzę. Dzień dobry. Dużo tu rzeczy macie, ale... Sanchez, Rocco. Jesteś młynarzem. Oczywiście. A kim według ciebie mógłbym być? A ty kim jesteś? Jestem wędrowcem i kieruję się do Ashdod. Do prawdy. I czego ode mnie chcesz? Nie mam dla ciebie czasu. Przysłał mnie Torres. Mam u ciebie kupić 30 worków mąki. Tak. A rozmawiałeś już z Hassanem. Bez jego zezwolenia nie mogę sprzedawać mąki. Kim jest ten Hassan? To dowódca wojowników Amarny. Znajdziesz go w twierdzy. No dobrze. W takim razie pójdę z nim porozmawiać. Życzę powodzenia. Strażnik przy wrotach nie każdego wpuszcza do środka. To co mam zrobić, aby dostać się do twierdzy? Ha. Najlepiej o to zapytać strażnika. No to już wiemy, że potrzebujemy hasła. Masz jakiś problem? Wyglądasz na strapionego. Tak. Bandyci ciągle nas napadają. Oto w czym mój problem. I choć dostałem 3 wojowników do ochrony, to mimo tego i tak atakują. Jedno wielkie rozczarowanie. Bandyci. Czego oni od was chcą? Jak to czego? Chcą zrabować moją mąkę. A cóż innego mogliby ukraść? A jeśli chcesz wiedzieć więcej, to pogadaj z Hassanem. Jest dowódcą wojowników w Amarnie. On wie wszystko na ten temat. Wyznaczył też nagrodę za głowę przywódcy bandytów. Ale najpierw musisz dostać się do twierdzy. A to dla ciebie nie będzie takie łatwe. Mogę coś dla ciebie zrobić. Tak. Zniknij stąd. Przeszkadzasz mi. I bez ciebie dość tu obcych, którzy za czymś wszędzie weszą. Daj spokój. Na pewno znajdzie się coś, co mógłbym dla ciebie zrobić. Coś chyba mam. Ale nie wiem, czy się nadasz do tej sprawy. A co to za sprawa? Potrzebuję dużej ilości ziarna do produkcji mąki. I w czym tu problem? Ziarno w tej okolicy można otrzymać tylko z jednego miejsca. A mianowicie z miasta Ugar. Już od tygodnia nie mam żadnej dostawy. I nie ma w tym nic dziwnego, bo bandyci zamknęli drogę do Ugaru. Z kilkoma bandytami mogę szybko się rozprawić. Tak sądzisz? Nie mam nic przeciw, jeśli chcesz ryzykować swoim życiem. Jeśli dostarczysz mi 20 worków ziarna, to w charakterze nagrody dam ci 100 sztuk złota. Od kogo mam odebrać ziarno? W Ugarze pójdziesz do kupca Bahala. On sprzedaje ziarno. Pozbyłem się pustynnych rabusiów na moście. Dlatego ziarno znów będzie dostarczane. Sądzę, że taka wiadomość jest warta jakiegoś wynagrodzenia. Masz tu 100 sztuk złota, uczciwie na nie zapracowałeś. Witam. Czy to jest młyn? Oczywiście, to jest młyn. Czy tego nie widać? Jesteś młynarzem. Nie, młynarzem jest Sanchez. Ale z nim nie uda ci się porozmawiać za dnia. A kim ty jesteś? Mam imię Rocco. Jestem głównym dozorcą w młynie. Więc nie odciągaj niewolników od pracy. Jasne. O kurde, jakaś nowa komenda. Możesz mnie czegoś nauczyć. Oczywiście. Mógłbym zwiększyć twoją zręczność. Ale wszystko ma swoją cenę. Wyobrażam sobie. Czy asasyni niczego nie zrobią za darmo? Darmo nic nie zrobią. Ale jeśli ci to nie pasuje, możesz poszukać sobie innego nauczyciela. Dobra, no nie potrzebuję zręczności. Dobra, możemy stąd wybyć. Wiecie co, zrobimy takiego kontrolnego save'unia, zanim się tepnę do Ugaru z powrotem, bo jest kwestia tego wejścia do Amarny, nie? Potrzebujemy poznać hasło i teraz pytanie, czy od razu mogę iść do tego Torresa, czy nie? Dlatego zrobimy zapis i zobaczymy teraz. Przy okazji, w sumie, no może być, że przy okazji...
Już teraz wiem, gdzie mam iść, tak w ogóle, więc... Dobra, musimy zmniejszyć widoczność, bo gra się muli. To jest tragedia po prostu. No, zmywaj się! Czy on kiedyś stąd wychodzi? Mordo, jak ja mam dla ciebie robić zadania? Jak ty mnie nie chcesz nigdzie? Dobra, nie, wiecie co? Na razie zrobimy tak, że ile ja mam worków mąki, bo... Znaczy się ziarna. Ziarna, 14 pewnie, nie? Ten. No to idziemy do Bahala, którego oczywiście tu nie ma. Kurna, pewnie siedzi u siebie w chałupie. Zabieraj się stąd! Bahal miał gdzie tą chałupę? Tu? Tam, gdzie noclegownia, nie? Ale stary, nie ma mnie. No mordo, no jak ja mam z tymi ludźmi rozmawiać? Kurde no, masakra. Przecież wylewu idzie dostać. Boże, to jest takie trudne. Oni non stop tylko w tych chałupach siedzą. Jest ciemno, to już tym bardziej pewnie nie ogarnę nic. Kto to jest? Haron. Nie chcę Harona. Ale słabizna. Znowu się trzeba przekimać do samego rana chyba. Która jest godzina w grze? O Jezus. Dożyję kiedyś w ogóle, żeby się dostać gdziekolwiek? Rozpocznij do następnego rana. O, super, stoisz tutaj. Czyli codziennie muszę rano przychodzić do ciebie. Co do mąki? Zdobyłeś ją? Nie. Sanchez nie może mi jej wydać, dopóki nie uzyska pozwolenia od Hassana. Cholera. A ciebie nie chcą wpuścić do twierdzy, tak? Zgadza się. Jak mam tam wejść? Aby dostać się do twierdzy, potrzebne jest hasło. Znasz je? Tak, znam. Ale jest ściśle tajne i nie dla wszystkich. Ale obawiam się, że nie masz innego wyjścia, jak powiedzieć mi to hasło. Inaczej nigdy nie otrzymasz swojej mąki. Cholera, masz rację. Chociaż z drugiej strony, mógłbym wysłać kogoś innego. No to wysyłaj. Niekoniecznie muszę się tym zajmować. No dobrze. Tak szybko nikogo nie znajdę na zastępstwo. Ale ostrzegam cię. Jeśli ośmielisz się nadużyć mojego zaufania, osobiście cię wykończę. Dobra, dał mi hasło. Idziemy do Bahala od razu, póki tu jest. Mamy wystarczającą liczbę pomidorów, więc... Oto twoje 300 pomidorów. Bardzo dobrze. Dawaj je tu. Zaczekaj. Pierwsze złoto. Tak, tak. Ma się rozumieć. 600 sztuk złota, jak obiecałem. Nic z tego. Umawialiśmy się na 900 sztuk złota. Przykro mi, ale nie mam tyle złota. Mogę ci dać tylko 600 sztuk złota. Kurde, no nie wiem. Czy ja się zapisałam jakoś niedawno? Chyba nie. Ale wiecie co, ja nie potrzebuję tego złota, więc... Może być. Nie będę się z tobą kłócił. 600 sztuk złota mi wystarczy. Dziękuję ci. Oto 600 sztuk złota. A oto twoje pomidory. Dobra, mamy to zrobione. Zbiór pomidorów. Ziarno dla Sancheza przy okazji. Potrzebuję jeszcze... Tam było 14, to 6 worków. Możesz mnie czegoś nauczyć. Dlaczego nie? Mogę ci pomóc zwiększyć i to w bardzo... Serio, wszyscy zręczność? Nie chcę. Dobra. Mąka, ziarno.
zbiegli, bla 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 bla, to chyba możemy iść stąd. Tak mi się wydaje. Okej, to chodźmy. Oh my god, co ja robię? Ach, ale jeszcze mi się ziewło. Dobra, no to pędzimy znowu, całą drogę. Ach, no troszeczkę nam to zajmie, jeszcze musimy uważać na tego typa. No, ale na szczęście teraz, jak już możemy wejść do Amarny, co dzisiaj uczynimy, to kupimy sobie tam teleport. Ogólnie dotrzemy tam od tyłu, od strony tego młyna. Także na spokojnie. No to dzisiaj jeszcze robimy drogę do Amarny. Nie no, fajnie. Fajnie akurat to wyszło. Dobrze, że mamy takie coś jak to przyspieszenie. No przecież jakby tak biegać bez tego. Dramat by to był. Dramat jak nie wiem. Jestem w ogóle ciekawa, co tam jest na dole. Kiedyś trzeba będzie się tam przejść, tylko tam nie ma odwrotu, jak już się zeskoczy. Dobra. Jesteśmy przy... z powrotem młynie. Pójdziemy tam na górę oddać te worki zboża, żeby też mieć kłeścika z głowy. I ruszymy dalej w stronę Amarny. Dzień dobry. Okej, teraz Roko jest na zewnątrz. Przyniosłem twoje ziarno. Oto 20 worków. To jednak poradziłeś sobie z tym. A co z moją nagrodą? Masz tu 100 sztuk złota, uczciwie na nie zapracowałeś. Dobra, super. No to ruszamy dalej w drogę. Bo komu w drogę, temu w czas, prawda? Dobra, to zobaczmy, co tu się dzieje. Widać już... Tutaj jakby taka burza piaskowa była, czy mi się wydaje? Taka aura bagna, biurzy paskowej, co ja mówię dzisiaj. Ale to było useless. Dobra. Krwiopijce. W sumie możemy... Nie. Na krwiopijcach nie będę testować przecież tak fajnych umiejętności kuszy, bo to nic by z tego nie wyszło. O kurde, nie zeszła na hita. Dobrze. Tutaj jest w sumie jakaś wieża. Gdzie ta krwiopijca? Tu jest. Gdzie cię wywiało stąd? Boże, to jest aha, bo to jest to od tyłu. Dobra. Kurde, to byłam tak blisko tego młyna i nawet sobie nie zdawałam sprawy. Ugaru. Matko święta. Co ty robisz? Będziesz żarł takiego komara? Masakra. Ej, ale naprawdę ja nie połączyłam wątków, że to jest w sumie to miejsce, że ja tutaj potrzebuję i tak być. Nie myślałam, że to jest to samo. Zapraszam, ścierwojady. Dobra. Pięknie. Mamy banany, bo widzę. Tak, o, luzem. Fajnie, bo też jesteśmy od razu przy tym wejściu. No bo nie mogłam broni wyciągnąć przez jakiś czas. Siema, ścierwojadzie kolejny. Trzeba przeczytać to hasło, tą notatkę, bo ja nawet nie znam.
Nawet na to jeszcze nie zerkłam. Przetestujmy te kusze, zobaczmy. No pięknie teraz wchodzi. Tylko... Tak, żeby pieca się specjalnie ruszała, widzieliście to? Na pewno to widzieliście. Dobra, i tu jest też przejście z drugiej strony. I tutaj byliśmy po drugiej stronie. Chyba... Tak, bo tu jest to zejście. Dobra, czyli jesteśmy w Amarnie. Amarna się wydaje mniejsza od Ugaru. Mam przynajmniej nadzieję, że się mniej tutaj pogubię. Tu są te itemy pod podłogą. No i teraz zerknijmy na tę notatkę. Nowe hasło na wyjście jest następujące. Moc jest z nami. Ta informacja jest tajna. Torres, komendant straży. Jeszcze raz, żebym się nie pogubiła. Moc jest z nami. Bądź tak dobry i szybko otwórz wrota. Muszę dostać się do twierdzy. To znowu ty. Już ci mówiłem, że nie przepuszczę nikogo, kto nie zna hasła. Moc jest z nami. Jaka znowu moc? A, jasne. Moc. Dlaczego od razu nie podałeś hasła? Poczekaj, zaraz otworzę wrota. Najpierw chwilę odczekaj, a potem szybko przechodź, hehe. No dawaj, stary. Kurde, daleko mają przełącznik, nie? O matko, to jest ta taka głupia krata, co się... otwiera tak... głupio. Dobra, jestem w środku. Dzień dobry. Złoto leży na ziemi. Czy ja tak mogę sobie wziąć to? Cholera, wrota znowu się zacięły. Trzeba by je posmarować. Też tak sądzę. Zaczekaj. Jeszcze jedno. O co chodzi? Nie sprawiaj tu kłopotów, jasne. Z awanturnikami rozmowa u nas krótka. No dobra, dzięki za info. Asasyni tutaj są. Tam coś jest w środku. Jest Karim? Brzmi znajomo i wygląda znajomo. Bajar. Tu jest jak... Aha, bo to jest to pokazane. Tu potrzebuję klucza. Ja potrzebuję z dowódcą straży się zobaczyć. Tutaj też potrzebujemy klucza. Tutaj... Ale nie, fajne. Małe takie miasteczko. Tu jest sklep. Tu jest Hulam. Jezus, chłopie. Mahmud? Halo? Mogę tu? Nie wiem. Niewolnicy. Jest stan, z którym mogę pogadać i go okraść. Tu jest woda. Halo? Okej, ty się nie czepiasz? No to dobrze. Hassan śpi, ale chyba na górze. Słyszałam tak, jakbym go obudziła, nie? Co to jest za miejsce? Tu jest Hassan. Kurde, ale to jest, zrobili jakąś palarnię. Witam. Jesteś dowódcą w tym mieście. Nie. Wprawdzie jestem dowódcą garnizonu, ale w mieście to nie ja rządzę. Zarządcą miasta jest Belacar. Jeśli masz coś ważnego, to gadaj z nim. Ale tylko, jeśli to naprawdę coś ważnego. Z byle głupstwami Belacar nikogo nie przyjmuje. Prócz tego, jeśli nawywijasz w tym mieście, to za swoje przewinienia będziesz odpowiadał przede mną. Dlaczego nie przed Belacarem? Dlatego, że Belacar poprosił mnie, abym tym się zajmował. Taki wielki mag, jak on, i bez tego ma dość zajęć w związku z badaniem pradawnej wiedzy. Spędza całe dnie w swojej wieży i nie lubi, kiedy mu się przeszkadza. A to znaczy, że przybysze są dopuszczani do niego tylko w drodze wyjątku. Przysyła mnie Torres. I czego on chce ode mnie? W Ugarze potrzebują 30 worków mąki. Wiem. Handel między naszymi miastami został przerwany z powodu pustynnych rozbójników. Sanchez chce uzyskać twoją zgodę na wydanie mąki. I słusznie.
ale obawiam się, że nie mogę dać zgody. A dlaczego? Z powodu pustynnych rozbójników. Dopiero wtedy dam zgodę, gdy banda Berdochy przestanie istnieć. Aha, czyli jeszcze muszę go poszukać, tak? Niedobrze. Możesz mnie czegoś nauczyć. Chcesz, abym cię uczył? A z jakiej racji mam to robić? Prawie cię nie znam. Dopiero wtedy, gdy twoja reputacja w mieście będzie lepsza, będę gotów cię czegoś nauczyć. Ale nawet wtedy nie będzie to za darmo. Dobra, a co ja wiem na temat tego... Bo to byli łowcy głów, nie? Bardocho, u wrót miasta. Ale ja byłam wszędzie wokół miasta. Bandytów. Ale ja nie znalazłam nic wśród zabitych tych, nie? Chyba, że jakąś butelkę z czymś, jakiś przedmiot do otwarcia. To jest jedyne, co mi przychodzi do głowy. Dobra, udajmy się na to targowisko tutaj, co było po tej stronie, bo Karim, który już się kurde zniknął. Wynocha! No, wynoś się! To jest dramat, wam powiem. Ach, to jest dramat. Nie, bo Karim ma teleport do Amarny, bo ja nie mam zamiaru już tutaj latać 300 raz w kółko. Także biorę moją kozią skórę i jak odpoczniemy sobie godzinę, to powinno być chyba git. Drzemka. Czego tam szukałeś, co? Jest Karim. Witam. Jesteś kupcem. Tak, nieznajomy. Nazywam się Karim. Jesteś tu chyba od niedawna. Tak, to prawda. Jestem w drodze do Ashdod. O, to masz przed sobą jeszcze spory kawał drogi. I kto wie, co w drodze może ci się przydać. Choć raz spójrz na moje towary. Jak idzie interes? No cóż, nie mogę narzekać. Jednak. Chociaż co? No cóż, mam tu pewien problem. Może pomógłbyś mi go rozwiązać. To zależy. Co miałbym zrobić? Ustaliłem, że moje towary, które zamawiałem w Ishhatar, niedawno dotarły na przełęcz. Są tam 4 skrzynie z cenną zawartością. Czy możesz je dla mnie odebrać? Dlaczego nie? Od kogo mam je odebrać? Na przełęczy mam mały magazyn. Zwróć się do Zoraba. Wpuści cię do pomieszczenia i da ci klucz do piwnicy. Tam znajdziesz te skrzynie. Dobrze. A co z tego będę miał? Jeśli znajdziesz czas na moje zadanie, to szczodrze cię wynagrodzę. Nie rozumiem cię. Czy na dostarczenie skrzyń potrzeba dużo czasu? No, chodzi o to, że nie wystarczy zabrać skrzynie z magazynu. Trzeba je jeszcze rozprowadzić po odbiorcach, którzy u mnie zamawiali towar. Jasne. A kim są ci ludzie? Przede wszystkim, to władca naszej twierdzy, wielki czarny mag Belacar. Następnie kupiec Iskra z Ugaru. Potem Malik, dowódca wieży strażniczej i na końcu kowal Ortega z Ashdodu. Złota od nich brać nie musisz. Już wcześniej wszystko opłacili. Tylko skrzynię masz dostarczyć. I co na to powiesz? Sporo będę musiał nabiegać się po pustyni. Ile złota za to dajesz? 200 sztuk złota. Jak widzisz, jestem bardzo hojny. To nieco za mało, musisz dać mi więcej. Nieco za mało. O czym ty mówisz? Ja sam z tego prawie nic nie dostaję, a tobie całe 200 sztuk złota płacę. Chyba sam w to nie wierzysz, co mówisz. Dajesz więcej, albo nie biorę się za to. GHRR, no dobrze. Ile chcesz? 300 sztuk złota. No, to dla mnie za dużo. Będę musiał poszukać kogoś innego. Powaliło cię? Nie! Jezu, kiedy ja mam zapis? Dawno temu. Ile mi za to zapłacisz? 250. 250 sztuk złota. No dobrze. Dostaniesz 250 sztuk złota. Ale to najgorszy interes w moim życiu. Dobra, i Karim, bo ja potrzebuję od ciebie teleport, bo ty bodajże go masz. Pokaż mi ten handel. Na razie nie widzę, ale masz też inne rzeczy.
Co by mnie u ciebie interesowało? Masz gruszki, masz jabłka, masz chili, masz jajka, zupa rybna, bla 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 bla. Masz ziemniaki, marchewka, korzeń, ziele, masz cebulę, teleport do twierdzy Amarny. U ciebie też można skórki. Klucz do domu Karima. Excuse me? Worek mąki. Wiecie co? Weźmiemy wszystkie. Sól. Dywan z Isztar. Beczka po co mi są dywany? Będę mogła mieć własną chałupę jak w Kronikach Myrtany, czy co? Nie wiem. Ale moi drodzy, myślę, że możemy już zakończyć ten odcinek. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się. W kolejnym odcinku myślę, że pozbieramy zadania tutaj z Amarny. Ewentualnie wrócimy się do Ugaru i będziemy tamte też inne rzeczy w okolicy robić. No, zobaczymy, bo w sumie ten Ugar jest dosyć ważny. No, Amarna też, nie? Bo ona jest z nim powiązana, ale mam część zadań, które mi zalegają trochę w tym dzienniku, na przykład ten opuszczony dom. Moglibyśmy zrobić ewentualnie dzicy lokatorzy, co to było? To tych palących typów. W ogóle muszę sobie zobaczyć, jakie ja mam zadania, jakie są w ogóle do wzięcia zadania według solucji i zobaczymy, co będziemy w kolejnym odcinku robić, ale nie powiem, werend jest ogromny i zadanie jest tutaj od cholery i biegania jest od cholery i bardzo dobrze, że mamy już do Amarny teleport. Tak naprawdę moglibyśmy się już teraz nawet przejść na tą przełęcz z ciekawości, zobaczyć, co tam się dzieje. Bo dlaczego by nie? Ale to jak będziemy mieli ochotę expić, a na razie za bardzo chyba nie mam ochoty. Ale nie wiem. Dzięki Wam tak czy inaczej i do kolejnych filmów. Cześć!